Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Dobrze, że się ubrałem lepiej. W ten melonik. Bez melonika byłoby kiepsko. No to dawaj. Troll w zbroi? A, czyli tu mamy uniki. Dobra. Troll w zbroi, ale jazda. Czyli czerwony to jest unik. Dobra. Ale sztos. Leviosa. Kurde, fajne. Ja tam jest na R1. O! Tym można rzucać. Kurde. Czyli patrzcie, tu jest dużo takich interaktywnych przedmiotów. Najlepiej tym. To zadaje tak na razie mało. Ależ to. Fajna walka będzie. Na razie to za dużo czarów nie mamy, to trzeba podstawowymi. Ewentualnie Protego, ale... O, teraz była szansa, ale... Dobra, spokojnie, spokojnie. Troll już... Już ginie. What? Starożytna magia. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Ale jazda. Dobra. Starożytna magia. Napraw szkody. Revelio. A moment, if you would. I will see what he wants. Czyli tu mamy Protego, nie? Chociaż nie, Repero, sorry. Repero, i teraz się przydaje. Ale jazda. Ale mamy tą starożytną magię już. Kurde, nasz Harry z przeszłości jest ciekawy. Ciekawy, co on jeszcze potrafi. Dobra, napraw. Kolekcja. Ale dużo tu się dzieje, nie? Tamta też naprawia, czy co? To jeszcze mamy. O, szybka podróż. To mi się przyda. Ależ Tosik, walka była fajna, tylko na razie nie mogłem za dużo użyć na nim, nie? No bo co tam można było użyć? Jedynie obrona i tyle. Okej. Okay. I podstawowy atak. A i jeszcze to. Pippins? Tu sobie przejdziemy? Nie. To są mury. Sklepikarzu, widziałeś?
Kurde, tu się wszystko tak rusza. Ale fajnie, że można wykorzystywać otoczenie w walce. To naprawdę duże obrażenia dawało. Naprawdę duże. Fajne. Chodź. A, i teraz mogę pogadać dopiero. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Show. Plenty for your perusal today. Take your... Jak najbardziej. Tradycyjna szata szkolna, serii ofensywa 5. A ja miałem takie fajne. No dobra, kupimy. Za darmo to dobra cena, nie? Otrzymano nowy element. Czas go wyposażyć. Czyli teraz byśmy dostali wyposażenie. Nie wierzę. A my już tu przeglądaliśmy, nie? Wybierz gniazdo wyposażenia. Teraz nam mówią. Tu w ogóle mamy tom. Fajna. Możemy sobie... Tradycyjna szata szkolna. I tu jest ta stylowa szkolna peleryna. I to niby tom nam dał, tak? Niby tom nam dał. Ale zobaczcie, tu jest wyjątkowe. No, to by można sobie kupić, nie? Ale tu będzie tak dużo lutu, że nie ma co. Sportowa szata domu. Fajna. 370. No ja mogę mu spylić. Na przykład to bym chętnie spylił. Kurczę, ile tego jest? Dobra, tu jest na zerówce. To sprzedamy. To sprzedamy. Ofensywa. Dobra, to sprzedamy. Tą sobie zostawimy, nie? Dobra. Na razie tyle. Ale jazda. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. A, no i fajnie. Czyli my tak byliśmy w sumie w tych miejscach, a to nas oprowadzają dopiero. Do trzech mioteł. No, to nas oprowadzają, spoko. You might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well.
Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade, that's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls Ranrok and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Niektóre misje mają otwarte cele bez wyznaczonej ścieżki kompasu. Ustaw własny. Okej. Przed trzema. Kurde, ale jazda, nie? Przed trzema miotłami. Dobra, wiecie co? Zanim wyjdziemy, to jedna rzecz nie daje mi spokoju, bo tutaj podobno w ekwipunku powinniśmy mieć też w wyposażeniu możliwość założenia normalnego stroju, takiego domyślnego, a na przykład zmiany wyglądu, tak. Można jeszcze kaptur, jak asasyn jakiś włożyć i zmień wygląd. Oj, zobaczcie, tu jest jeszcze szata czarnej magii z Deluxe Edition, tak wygląda. A fajnie, czyli tu dostajemy te wyglądy. Zobaczcie, można sobie założyć jaki chcemy. To jest spoko, a statystyki będą swoją drogą, nie? Dobra, to na razie pójdziemy właśnie w tą stronę. Niewidzialne szaty jeszcze są. Czyli można tak. Dobra, fajnie. To zrobimy sobie taki wygląd domyślny, a tu z drugiej strony będziemy sobie używać po prostu najlepszych atrybutów, nie? Dobra, no to nad tym się musimy pochylić. To jest na 5. Dobra, fajnie. Jeszcze tam są jakieś atrybuty, nie? Dobra, tam są atrybuty i tu można zmienić sobie wygląd. O, też wam pokażę, jak wyglądają te stroje przynajmniej. Regalia. No ładnie, ładnie. Szkolna kamizelka. Tu jest ze złotym. Ten jest taki domyślny. Ten jest w sumie fajny, nie? Chociaż z drugiej strony sweterek. Dobra, damy sobie chociaż ten. Super. I teraz tu jeszcze musimy sobie sprawdzić, bo to jest troszkę lepsze, nie? To jest troszkę lepsze, ale możemy sobie zmienić ten wygląd. No i spoko. Dobra, czyli jest taka opcja, to jest ważne. Jak gracie, to tutaj sobie możecie w ten sposób ogarnąć. Tutaj. To są wszystkie, które chyba zdobyłem, nie? Jak nawet sprzedałem, to też można to ubrać. A widzicie, jak sprzedaliście daną rzecz, to ona się tutaj i tak pojawia. Dobra, ale my nie chcemy nakrycia. I tu zobaczcie, okularki mamy takie, ale i tak można sobie zmienić ten wygląd, nie?
O, tu jest maska czarnej magii. Tak wygląda. Uroczyste. Tu są takie. A tu są te, które zdobyłem. No i super. Czyli nawet jak zostały sprzedane, bardzo mi się to podoba. Tak powinno być, bo tutaj zobaczcie, dajemy sobie tego na dyszce, ale tu zmieniamy wygląd. O, jeszcze są legendarne rękawice. No, ja właśnie ich szukałem. Właśnie szukałem tych rzeczy, gdzie one są, nie? Gdzie one są, bo tutaj powinny być czarnej magii. To jest to, a tu są niewidzialne. No i dobra, i teraz mamy naszego Harry'ego Pottera i mamy też lepsze statystyki. No i to wszystko teraz gra. Mamy tutaj na dyszce, a wygląda inaczej. Bardzo mi się to podoba. Może być. No to teraz możemy działać. Teraz wszystko wiemy. No, to troszkę mi ulżyło, bo myślałem, że będę jak lump chodził. Ale nie. Co tam, Nati? I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Brookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Dobra, musisz wrócić nas do swojego pokoju wspólnego. Otwórz mapkę. Przycisk mapy Hogwartu. Okej. Mapa Hogwartu. I tutaj szybka podróż. Skrzydło południowe. I pokój wspólny, to mamy. No, to super. Bardzo dobra wiadomość, że mamy takie opcje modyfikacji tego stroju. A. To co? Kolejny dzień? Misja ukończona. Witaj w Hogsmeade. Tam było naprawdę fajnie. A, prawie ósmy. I co teraz? Halo? Revelio. Może mi powiecie? Dobra, jest. Jest sowa. Nowa misja dostępna. Sowia poczta. Tak. Właśnie to było nowe. Aha, teraz może będą zadania dodatkowe, co? Profesor Fig. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringota. No pięknie. Sowia poczta. Ta księga, ten przewodnik jest rewelacyjny. Dobra, na razie. Czyli on też to będzie wypowiadał. To dobrze. Tutaj góra. Myślę, że też jeśli chodzi o takie zagadki, bo tą skrzynię taką z oczami, z tym okiem, możemy odblokować, jak będzie zaklęcie niewidzialności. Jak będzie zaklęcie niewidzialności, to będzie można to zdobyć. Natomiast myślę, że troszkę trzeba też pociągnąć fabułkę i zadania poboczne, żeby mieć jak najwięcej umiejętności do rozwiązywania tych zagadek, nie? Więc aktywności myślę, że jeszcze troszkę muszą poczekać, bo nie jesteśmy na wszystko przygotowani. A ten wspólny jest piękny, nie? Pokój. Kurde, bardzo ładny jest. Bardzo ładny. Dobra, chodźmy. Profesor Fig. Tutaj na razie myślę, że spokojnie będziemy sobie... Spokojnie będziemy sobie chodzić po tym Hogwarcie. W tych odcinkach takich jeszcze początkowych. Żeby też wszystko odkryć, nie? Ładnie. Nie będę wam tutaj nic ucinał. Później wiadomo, jakaś szybka podróż, coś, ale tu warto sobie to wszystko ładnie przejrzeć, bo... Oj, dużo ciekawych rzeczy. To wszystko żyje. No, imersja jest niesamowita. I tak, klasyczna szkolna szata. To, jak zrobili ten cały świat, to jest naprawdę cudo. To jest naprawdę cudo. I teraz zobaczmy wyposażenie, bo tutaj dostałem jakąś szatkę. O, ta jest lepsza. Klasyczna szkolna szata. Ale zobaczcie, tradycyjna. I ta wygląda nawet lepiej, nie? Zostawiamy.
Dobra, damy sobie sweterek jednak, żeby był bardziej Harry. Dobra, damy sobie sweterek. Tak będziemy na razie plądrować. Jak będą jakieś znajdźki, to ja też będę robił w miarę możliwości, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. O, zamki, nie? Ciekawe, kiedy zamki wejdą do gry. Taka eksploracja swobodna też fajna, naprawdę fajna, bo... Bo to nam troszkę... pokaże tego świata. O, tu jest mościk. Czy to nie był ten... z tego zamkniętego krągu rycerzy? Oj, tu jest jeszcze zadanko poboczne, nie? No, zobaczcie, tutaj byliśmy ostatnio. Tu jest to zadanko poboczne. Ciekawe, czy możemy tu jakoś wyjść. Chyba nie. Wow. Dobra, jeszcze tam podejdę na dół. Zrobimy może to, co? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Super! Dawaj, dawaj, gargulki. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ale zobaczcie, że tutaj jest taka, powiedzmy, jasna strona mocy, a tutaj ciemna, nie? Jak mamy takie dwie opcje dialogowe, to zdecydowanie to jest na tak, to jest na nie. Jasna, ciemna. Jak zrobimy drugie przejście na Slytherinie, to będziemy działać tu. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Ciekawe, czy mam możliwości, ale jak dali to zadanie? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Natty? Może coś będzie wiedziała. Bo ona też wysoko, nie? Potrafi. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Dobra, dobra. Gargulki. Znajdź gargulki Zenobii. A zobaczmy, zobaczmy. Tutaj powinny być... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tu jest chyba, nie? Well, that's one of Zenobia's gobstones. Jest. I hardly see what. Dobra, tu jest about. Pierwszy. Super. Dobra, spróbuję to znaleźć, nie? Idziemy na kolejny. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Dobra, tutaj szybka podróż, zobaczcie. Ale fajnie. Jest kolejny, nie? To jest ten? Revelio. Akio. Patrzcie. Fantastyczne zwierzęta. Ale czy my wejdziemy sobie tu? Tu jest. Tu jest. A tam jeszcze coś jakby, nie? Nie, to jeszcze wyżej. Ale tu nam się drabka otworzyła. Kurde, aż sprawdzę. Aż sprawdzę, co tu mają. Będziemy na samym szczycie już? Na wieży? O, dzień dobry. Strona przewodnika. Model do wróżenia z ręki. Ależ mega.
kolekcja. Tutaj kule. Niech mnie kule biją. Medio Onai. Matilda Weasley. A to ciekawe. Dobra, poszukamy kolejnych tych kuleczek magicznych do zabawy. Jakkolwiek to brzmi. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tak, gargulki. Ale oni są dopiero w piątej klasie. Gdzieś tutaj. O, jest, dobra. Akio! O, jeszcze tam teraz. Dobra, to gdzieś się tam spotkamy może. Ależ tu ładnie, naprawdę, kurczę. Tak się fajnie zwiedza ten świat. Revelio. Cały czas Revelio? A to można by dziabnąć? Jakieś takie obrazy. Obrazy, może to będzie wyżej. Lumos mi się przyda. Ale tak daleko byśmy szli. O, tutaj. Tu jest ćma, nie? Ćma, czy motyl, czy pchłasza, chrajka? Nieważne. Ważne, że ją dostarczymy. Piu! Kurde, lubię te zagadki. Strona przewodnika. Fajne są. Jeszcze bym chciał tą z drzwiami ogarnąć, ale to przy okazji gdzieś jak będziemy, bo one ma... O, tutaj są kolejne. Są drzwi. I teraz zobaczmy. Bo tu jest jeden mechanizm, a tu jest drugi, nie? Peleryna nauki. Dobra. To co jakiś czas będziemy sobie zmieniać. Może nie aż tak od razu. Wysoko. O, dobra. Wysoko. Wystarczy spojrzeć. Kurde, ale to jest... Na razie to jest, nie wiem, trzecia, czwarta godzina, ale ja jestem oczarowany, nie? Magiczna gra. Dosłownie i w przenośni. Dobra, musimy to jakoś rozgryźć. Bo tu mamy... Mamy pająka i mamy... Taką maszkarę. Dobra, z tego co wiem, to tutaj zobaczcie, że ten trójkąt musi posiadać 13 na bokach. Jakby łącznie, nie? Czyli tu mamy jeden, a ten pająk odpowiada za... zobaczmy, tu jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chyba, nie? Czyli tu jest 8. To mamy 9, czyli musi być czwóreczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli takie jakieś w bok. Coś takiego w bok musi być. O, coś takiego. Dobra. I to jest pierwszy trójkąt. A drugi trójkąt musi posiadać 21, czyli mamy 13. A te macki... Te macki mają 3. To tu jest 16. Czyli to musi być na piątce. Czyli taki gargulec Pokémon. Taki. No i zobaczmy. Działa. Kurde, jest mega. Dobra, już rozumiem zagadkę. Rozumiem zagadkę. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Okrągłe okulary ze złotymi oprawkami. Super. Już rozumiecie, o co chodzi. Łącznie musi być punktowo w tym trójkącie oczywiście. I to jest... To jest zerówka, to jest jedynka, to jest dwójka i tak do dziewiątki. I musimy sobie dodawać i w tym pierwszym polu i w drugim musi się wszystko zgadzać. No to super. No to teraz już zagadkę ogarniam. Teraz już zagadkę ogarniam. Bardzo się cieszę, bo tego troszkę nie ogarniałem. Ależ jeszcze się tutaj schody pojawiają. Cudowne. Cudowne. Dobra, no to... Powiem szczerze, jak to mamy, bo myślałem, że czegoś potrzebuję do tego. Ajajajaja. Ale nie potrzebuję, więc jest dobrze. Czyli to będę mógł sobie spokojnie robić, bo to nie jest... O, tutaj nawet. Tu mamy jedno.
Tu mamy kolejne drzwi, tak? Dobra, to spróbujemy to zrobić. Bo to jest naprawdę fajne. Czyli tu jest tak, 15 plus... plus 2... 17, czyli tu jest szósteczka. Ja się na pamięć nauczę. Szóstka to będzie salamandra. Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Dobra, salamandra. A tutaj mamy... to trzeba pokombinować. Czyli to jest dziewiątka plus... plus trójka. 12, 7. 7 to jest ten taki zakapturzony. Jakiś asasyn. A tu są jakby nieparzyste, nie? Tak. Tu są parzyste, tu są nieparzyste. Tak to wygląda. No i super. Wspaniałe. Wspaniałe, to będziemy robić. Na odcinkach to będziemy robić, bo to już mi się mega podoba. Sześciokątne okulary. Złote oprawki, dobra. Uwielbiam. Ta zagadka jest wybitna. Jest po prostu wybitna. Ja lubię matematyczne zagadki. W końcu... Mat Geo w liceum. To ja bym się do takiej klasy zapisał. Z tymi zagadkami. Super, przepiękne. To jakiś fajny. No szczerze mówiąc, na razie gra jest lepsza niż myślałem. Bo jak to czujemy, to jest jeszcze lepiej. Tak fajnie to wpływa wszystko na siebie. Taka imersja. O, tu jest jeszcze strona. Szkatuła czary ognia. Patrzcie. Czara ognia. Czego tu nie wymyślą jeszcze? Dobra, widzę. Akio! Dobra, mamy wszystko. O, nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. Piękna wystawa. No i zobaczcie, że też tutaj te zadanka nas w takie fajne miejsca prowadzą, nie? Ja jakby tu jeszcze coś widziałem, ale... może mi się zdawało? A ta skrzynia? No, peleryna nauki. No to jestem ciekaw. To jestem ciekaw, jak zaczniemy myszkować. Co tu się wydarzy? O, ten jeszcze ma. Zbroja trolla. No, tutaj troli troszkę będzie. Dobra, to teraz spróbujemy szybką podróż. Troszkę nam się udało tutaj. I teraz zobaczmy. Pyk. No i wracamy sobie do Zenobi. Ale tam jest bardzo dużo tych zadań pobocznych. Co tam się wyprawia? Kurde. Jak my tak będziemy robić te zadanka poboczne, to my nigdy na fabułę nie pójdziemy. Ale eksploruje się fajnie, chociaż jest kręto, jest tutaj dużo takich ścieżek, ale da się połapać. Sporo punktów podróży, nie? Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? O kurczę! No dobra, na razie tak. Ale dobra, drugie przejście jest realne. Jest realne. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ale ciekawe, jakbyśmy byli z Krukonów. O, dostaliśmy fajną rzecz. Do różdżki. Jakbyśmy byli z Krukonów, to wydaje mi się, że tam we wspólnym byśmy mogli zagrać z nią, nie? No może, tak mi się wydaje. Hello. Dobra, idziemy do profesora już teraz. Pójdziemy do profesora. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.